Hej, cześć, siemanowym wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Mafii 2. Kontynuujemy, proszę państwa, ciekawa misja się nam szykuje, ja obrałem Vito w bardzo, bardzo, a taki troszeczkę bad boyowy, czadowy wręcz strój, czadowy, bo wiecie, że jest czadowy i ja jestem czadem, jak w nim jestem. W każdym razie, zostawcie lajka, jeżeli lubicie odcinek. Tutaj się jakieś interesujące rzeczy dzieją. Chyba ktoś się dobija do mieszkania pana Shane'a. Shane'a Fleminga. Mogę nawet z tym typem pogadać. What's going on here is none of your business. This is the police. Get out of here. Ty, no dobra, okej. Okay. A okej, okay, dobijajcie się. Ciekawy jestem, czy jak wrócę wieczorem do domu, to będę widział jakieś konsekwencje tego napierdalania w drzwi, które ma tutaj teraz miejsce, ale to się jeszcze przekonamy. Dzwonił do nas Joey, kazał nam przyjechać do baru, wziąć ze sobą zarówno broń, jak i coś, czym będziemy dali radę zapierdalać po ulicach. Dlatego hej, bierzemy naszą Beatkę, którą ostatnio tutaj zmieniłem jej kolor. Czy ten kolor jest zapamiętany? No bo to jest to, ten roller, nie? No on taki czarna porzeczka miał być. No dobra, jest mniej więcej czarna porzeczka. Ale ile mam hajsu? $121. Mówiliście mi, żebym pojechał do tego typa, u którego poprzednio kupowałem broń, kiedy jechałem na akcję. Ale troszeczkę nie jestem zbyt bogaty w tej chwili. I wydaje mi się, że spróbujemy tam pojechać na końcu odcinka. Może uda nam się troszeczkę mamony zarobić. A może dodatkowo do tego jeszcze sobie na przykład zawieziemy jakiś samochód na złomowisko. Upolujemy jakąś fajną syrenę. I odwieziemy, żeby trochę hajsu dostać. Ponieważ mówiliście, że tam mam całą tonę broni do kupienia. I dodatkowo w misji, którą niedawno grałem, też ominąłem całą masę pukawek, które gdzieś tam po drodze się znajdowały. Tak więc błąd po mojej stronie. Beatka, nie! Hey, watch out! Bog? Nie wiem co powiedzieć, kurwa. Zrobiłem obrót z backflipem, z samochodem, o lampę. To powinno trafić do jakiegoś montażu trickshotów w Mafii 2, naprawdę. Nie wyobrażałem sobie, że da się tutaj takie rzeczy zrobić i że tak pięknie to wyląduje, ale jednak cuda się zdarzają, chociaż w moim przypadku to nie cuda, tylko poniedziałek. Dobra, jedźmy przed siebie. Ludzie chyba już usłyszeli o moim triku przed chwilą, bo spierdalają na sam mój widok. Dlatego jedźmy do tego baru, gdziekolwiek on by się tutaj nie znajdował. Kawałek ma do przejechania, mam takie wrażenie. O, na przykład to autko tutaj, mam wrażenie, mogłoby być dużo warte, więc zobaczymy. Dobra, już ostatnia prosta w takim razie. Trochę strzelańska chyba tam się będzie znajdowało. Albo będziemy musieli dokądś pojechać najpierw, kogoś podgonić. Nie jestem pewien, Joe nie do końca mi wytłumaczył, o co chodzi. Po prostu kazał być na miejscu i tyle. Jo, dobra, włączenie bezpiecznej prędkości zawsze dobrze działa. Okej, okay. Wysiadamy w takim razie i lecimy przed siebie. Coś się tutaj będzie działo, jakaś taka high-end knajpa widzę. Otwórz drzwi, Vito, otwórz drzwi. Dobra, na razie jest spokój. Hey, I'd like to introduce you to somebody. Vito, this is Carlo Falcone. Oho, szycha. Vito? So Vito, how do you feel about Alberto Clemente and Luca Gorino? Well, honestly, Mr. Falcone, the way I see it, those assholes tried to steal $5,000 from me and then left me to rot in jail. That's good, because the two of them are planning to make a move on us. So it looks like we're going to have to do something before they do something. Eddie will tell you the rest. I'm sure you won't let me down. Goodbye, Mr. Falcone. Nice to meet you, Vito. What the hell's going on? A car with three of our guys in it disappeared last night, and word around town is that Luca might have had something to do with it. Who's missing? Harvey Beans and the two guys who were supposed to be protecting him, Tony Balls and Frankie the Mick. Yeah. Beans is Carlo's accountant. If he talks, we're all fucked. What do you need me to do? I need you to wait for him in front of Freddy's and follow him to find out if he's involved. And then? If you find out that he had anything to do with this, you whack the bastard. And if any of our guys is still alive, try and rescue him. Hopefully you can find him before they spill the beans about our operation. Where do you think he'll go? I got no idea. So go prepared. Make sure you've got a fast car and some firepower. All right, no problem. Okay, stop by here when you're done. And Vito, don't tell nobody about this. Got it. Cholera, dobra, gruba akcja się w takim razie szykuje. Luca Gorino, ty skurwielu, jeszcze ci się oberwie za wszystko, co mi zrobiłeś, wszystkie te krzywdy. Nie!
Bernadetka moja, jaka poobijana. No ale dobra, wiecie co, taki jest koszt bycia po prostu pro-bolerem w tym mieście. Jeżeli ktoś zobaczy taki obity samochód, to jakby każdy od razu się domyśli, że to auto przeszło przez niezłe gówno i nie należy zacierać. Jeżeli ktoś taki wóz traktuje w taki sposób, jaki traktuję go ja, znaczy, że no mam troszeczkę hajsu w banku i nie zawaham się go użyć. Zresztą gnata w kieszeni też mam i nie zawaham się go użyć. Krótko mówiąc, jestem kurwa niebezpieczny, okej? I każdy się musi ze mną liczyć. No dobra, Luca Gurino w takim razie. Nie dostałem żadnych niestety pieniędzy na zakup dodatkowej siły ognia, ale chyba wystarczy mi to, co mam w tej chwili przy sobie. Będę starał się trochę bardziej rozglądać za brońmi, które mogę podnieść i dodać do mojego arsenału, ponieważ tak to tutaj działa. Ale jedną rzecz, którą miałem powiedzieć, w tych mafijnych grach widzicie, jak dużo kręci się wokół księgowych, ponieważ wiecie, no, biznesy mafijne to jest skomplikowana sprawa, ktoś musi o to dbać, trzeba to zapisywać, trzeba to badać i cały czas mieć rękę na pulsie. I ostatecznie to właśnie księgowi tutaj rozdają karty. Pieprzony, wąsiasty, kurwa, reżyser porno. Kurde, Beatka to już tutaj aż się... Beatka aż się tutaj trzęsie z ekscytacji. No na pewno mam wystarczający samochód. Nienawidzę misji, w których trzeba kogoś śledzić, ponieważ nie można wcisnąć gazu do dechy, tylko trzeba tak się piździć za kimś tam. Myślę, że tutaj tryb bezpiecznego jeżdżenia mi pomoże, żeby nie przekinać z prędkością. Luca Gurino zapewne miał coś wspólnego oczywiście z tym porwaniem, tak jak nasi tutaj koledzy przewidują. Dlatego trzeba będzie typa skasować i mam nadzieję, że ostatnią rzeczą, jaką zobaczy, będzie moja facjata i... A na jego facjacie pojawi się ogromne zdziwienie i takie... Ty? Miałeś być w więzieniu! Ja w sumie nie jestem pewien, czy oni są świadomi, że ja z więźni już wyszedłem. Zgodnie z ich pewnie przewidywaniami, chociaż zapewne mają jakieś kontakty w więzieniu, powinienem siedzieć jeszcze 4 lata. A tak to Leo Galante i jego koledzy i Carlo Falcone pewnie pomogli mi wyjść wcześniej. Ale czy właśnie Caliente, czy jakoś tam nazywa, o tym wie? To jest najważniejsze pytanie. Dobra, jestem na autostradzie, liczniku. Podejdź trochę do góry. Gaz do dechy i prujemy za nim. Nie jestem pewien, czy ma lepsze auto ode mnie. Zdecydowanie podoba mi się to, którym on się wozi. Może uda mi się je potem podwędzić. I jak bardzo chciałbym je dodać do mojego garażu, to wolę chyba je zawieźć na złomowisko, ponieważ coś czuję, że mogę niezły plik banknotów za nie dostać. Jeżeli dane mi będzie w ogóle to auto zabrać. A może podłożymy pod nie bombę i wszyscy poczujemy wielką stratę w związku z tym? Dobra, dokąd jedziesz, Luca? Luca Cooka? Luke Cage? Niestety dostaniesz zdecydowanie większy wpierdol niż Luke Cage. Mike doesn't get involved in shit like this. Ty, cholera, no, kolega jakby sam chciał mi zasugerować, żeby zabrać mu ten samochód i rozpierdolić go na części na złomowisku. Zobaczymy, jak to się skończy. No tutaj niby jedzie szybko, niby wolno, ale jaka muzyka fajna gra. Jest taka, wiecie, ewidentnie szpiegowska. Jasne, kompletnie żeśmy się nie zorientowali. Kompletnie oni się nie zorientowali, że ja tutaj jakieś kurwa podejrzane rzeczy robię. Wjechał super samochód w kolorze czarnej porzeczki, wysiada typo w garniturze. Panie bezdomny, wydaje mi się, że bardzo podobny był jednocześnie pod tym barem. Dobra, jak tam się wbić, nie będąc zauważonym? Na pewno jest tutaj jakiś sposób wejścia od boku. Muszę go tylko znaleźć. Ta dziura w płocie, taka bardzo sugestywna mi się wydaje być. Czy może jakoś tędy tam przy rzece? Nie. Mam się dostać do środka niezauważony, tylko muszę jeszcze znaleźć na to dobry sposób. Jakaś dziura w płocie, gdzieś może dam radę przeskoczyć, coś odgiąć. Ten koleżka może mi coś zasugeruje inteligentnego. Rozmawiaj. Excuse me. Yeah, can I help you? You know how to get into the slaughterhouse over here? And what would you be looking for in there? Yeah, my dog ran in there. I'm trying to find him. Your dog, huh? Yeah. You know how to get inside or what? First of all, let me tell you something. You are a terrible liar. And second of all, unless your dog has keys to that building, the only way he could have got in is through the sewer. Sewer, huh? Dobra, okej, więcej informacji nie potrzebuję. Ty kurwa! Dobra, ja chciałem go odepchnąć na znak takiego weź się pierdol, ale dobra, widzę, że skończy się na potężnej napierdalance, co? Panie mechaniku, z kim ty kurwa chciałeś w ogóle zadzierać? Dobra.
Miałeś przyjąć na klatę to pchnięcie i dać sobie spokój, ale nie, duma cię poniosła. Musiałeś się bić, kurwa. Czy on nie wyczytał z mojej twarzy, że on już ma przejebane? Dobrze, myślałem, że gdzieś tędy, tylko... A, pan bezdomny tutaj chyba już zna tą trasę jak własną kieszeń, mam wrażenie. Dobra, otwórz drzwi i lecimy. Jakiś quick time evencik, czy... Sam przewalczy, okej. Cholera, że ja taki strój wybrałem do babrania się w takim gównie. No jesteś w kanałach, Vito, słuchaj, no. Lepiej nie będzie. Szczury sobie biegają, generalna masakra. Ale spoko, zaraz tam podejdziemy i będzie przepięknie. Dzwoni do mnie jakiś nieznany numer, nie wiem o co chodzi w ogóle. Pewnie jakiś M-Bank, jak nic. Właśnie, mamy tutaj jakiegoś pieseła, który chyba nas zauważył, nie zauważył nas do końca, nie jestem, nie jestem pewien. Znowu jesteśmy w kanałach. Już poprzednio byliśmy w kanałach grając w Mafię 1, w Mafii 2 oczywiście też się wchodzi do kanału. W ogóle mnie to nie dziwi. Świetnie, oblało mnie gównem. O, naprawdę. Kurwa, no. Mam nadzieję, że chociaż ta misja się w satysfakcjonujący sposób zakończy. Bo teraz to nawet jak mnie przeciwnicy nie zauważą, to na pewno mnie wyczują. A to nie jest dobre dla zadania. Trudniej będzie mi się tutaj schować. A ten pies to już na pewno mnie wyczuje. Szczególnie z, wiecie, wyczulonym węchem psim. Ja jestem cały zalany jakimś syfem. Dobra, pieseł, daj spokój. Dałbym ci jakąś kiełbę, gdybym tylko mógł. Dobra, jestem przykucnięty. Nie da się zauważyć, albo ludzie Falcona znikną, zginą. Ty no, on mnie widzi czy nie widzi? Ty no, na szczęście mnie nie widzi, chociaż mogło być tutaj różnie. Tak, tamten typ odszedł. Widać chyba naszego księgowego, który tam jest wywalany z samochodu. No i jeszcze jego ochroniarze też tam są, wszyscy. No dobra, okej, wydaje mi się, że tędy muszę jakoś do tyłu podejść. I wtedy jakoś zajdę ich od góry, tymi rurami. Tak jest, rury będą odpowiedzią na moje wszelkie pytania. Dobra. Jestem w środku. To teraz jakoś się dobrze skryć i w odpowiednim momencie przypuścić atak. Nie strzelaj, bo twoi ludzie zginą. No tego byśmy nie chcieli, ależ to jest obskurnie. Czemu kurwa te rzeźnie muszą być zawsze tak cholernie stereotypowe? Twardziel Tony, jeden z ludzi Falcona. Dobra, jak ja mam przejść przed siebie, żeby mi się udało? Dowiedz się, gdzie są przetrzymywani. No są na samym końcu korytarza, to prosta sprawa. Tylko jakoś muszę jeszcze się tam do nich dostać, nie będąc zauważonym, a to może być trudne, szczególnie, że przeciwnicy są wszędzie dookoła. Nie dam rady się chwycić jakieś rury, przejść pod sufitem jak Sam Fisher. Nie wydaje mi się niestety. O kurwa, dobra, tutaj mamy jakiegoś pana rzeźnika, ale on otworzył za sobą drzwi. I dobra, idź jarać tą faję z tą szynką na ramieniu. Dobra. Tutaj mogę też zamknąć te drzwi swoją drogą, to mi na pewno ułatwi zadanie. Tutaj mamy też jakiegoś innego rzeźnika, czy on mi otworzy tamte drzwi? Otworzy. Sam też idzie trochę do przodu, za tym dam się radę skryć i teraz pewnie muszę odbić na prawo. Ale tam jeden z tych typów może mnie teraz zobaczyć. Dobra, liczę na to, że nie. Cyk, 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 cyk. Tutaj nic interesującego, to idziemy dalej. Dobra, tutaj jakiś dwóch rzeźników mamy. Wydaje mi się, że jak oni mnie tutaj zobaczą, to oczywiście na mnie doniosą, tak więc muszę uważać. Kryć się praktycznie przez cały czas. Ale cholera, misja w rzeźni. Coś mi tutaj zaczyna świtać w pamięci, jeżeli chodzi o misję w rzeźni. Będzie tutaj trochę rozpierdolu, tak mi się wydaje. Ale dobra, misja priorytetowa. Dostać się do ludzi Falcona i zabezpieczyć ten teren. Na spokojnie wejść do tamtego pokoju, upewnić się, że z nimi wszystko w porządku. Ty, dobra, zaczęli mnie zauważać, ale jest okej. Gówno masz w uszach? Dobra, widzę, że tutaj jakieś inne interesy teraz chyba przyjmują prym w rzeźni, dlatego każdego normalnego rzeźnika stąd wypieprzają. Będzie torturowanko w takim razie. Że będzie rzeźnia, ale dla ludzi teraz. Dobra, oni wyszli. Ja wydaje mi się dam radę teraz jakoś uderzyć w stronę tych drzwi i przekraść się dalej tym korytarzem, żeby tylko nikt mnie tutaj nie zauważył. Nie wiem jak dokładnie wygląda tutaj sytuacja. Nie, to jest taki zamknięty pokój, to jest okej. Aha. Dobra, grubasek wszedł do środka.
Tamci są tyłem chyba odwróceni, więc nie powinni mnie zobaczyć. Dobra, wydaje mi się, że dam radę teraz tutaj tak po prostu cyk! Podejść i wejść, okej. Okay. Falcon thinks he's got a good racket going, but he ain't gonna get away with it. Come on, how'd you get it? Hey, jaki Ethan Hunt. Mission Impossible. Fuck with me, you egghead bastard. You wanna end up just like your buddy here? Come on, take a good look. You think you're tougher than him? Dobra, księgowego nie mogli na razie zabić, bo ma zbyt dużo ważnych informacji. O kurwa, nie! Co? Nie! Co wyście mu zrobili? Jak mogliście go tak torturować? Co mu zrobiliście z twarzą? O kurwa, zobaczył nas. Siema, Luka. Jesus Christ, what is Captain Shitbag here to save the day? Shut the fuck up, Luka. Hey, I know you. You're the chump who was hanging around with that moron, Barbaro. A, dobrze mówiłem. Still rotting in the can. What the fuck you think you're doing here? Falcone sent me. He isn't too fond of skinny little cocksuckers trying to turn his guys into mincemeat. So, you joined up with Falcone, huh? Well, I'll tell you what. If you knew what was really going on, you'd realize that you was better off in jail. But that don't matter now anyway. Oh, shit! Cholera, będzie walka z grubym? Na pięści? O, wow. Kurwa, chyba mnie przywieszą na kolejnego haka. Czemu chce mi tutaj broń kopnąć do ręki? Dobrze by było. Yeah! Następnym razem wbij mu to w oko, Vito. Dobra, chyba mam walkę na pięści. Ale spoko, to ja na lajcie, bo mam kurwa kontry. O, cholera jasna. Za późno tą kontrę zrobiłem. Praktycznie każdą walkę w tej grze na pięści da się rozjebać kontrami. A potem jeszcze szybką serią ataków, kiedy przeciwnik... O Jezus! Za wcześnie puszczam te przycisk, żeby tą kontrę robić. I to jest właśnie moje przekleństwo. Ale będziesz zaraz klepany, typie. Nabiłbym go na hak najchętniej. To by było najoptymalniejsze rozwiązanie. Dobra, gościu ma mocne ciosy, ale jest generalnie powolny. Wykończ przeciwnika, kurwa! Tak! Tak jest! Ja misnąłem przycisk i nie zrobiłem wykończ przeciwnika. No walnij, kurwa, ale masz przejebane teraz, typie. Koleś jest twardy. Nie dość, że jebie gównem, to zaraz zrobię z ciebie kupę gówna. A tamci tak w ogóle sympatycznie stoją sobie obok i patrzą na tą walkę, jakby im żadne zagrożenie w tej sytuacji nie groziło. Wykończ, kurwa, przeciwnika! BBB! Raz, dwa, trzy! Dobra, co teraz? Chyba czas chwycić za broń, jak będę miał okazję. Przecież miałem go wykończyć, kurwa! O Jezu, z domu, kurwa, jakąś siekierę pojebaną. Rzeźnicką. Kopnij mi broń! Dobrze. Wąsiasty się chyba nie spodziewał takiego obrotu spraw. A bardzo, bardzo błędnie z jego strony, bo to był oczywisty obrót spraw. Dobra, Luka, ale masz przejebane. Ale masz dokumentnie przejebane. Mam trochę shotguna tutaj, to mi się może przydać. O nie, to jest nasz! Cygras! Dobra, ktoś jeszcze tutaj jest z przeciwników? Widzę, że tutaj nasi zaczęli już, dołączyli do walki. Dobra, panie księgowy, już się ściągnę. Shit. Ściągaj, kolego. Poor Frankie. I'm gonna kill that son of a bitch. No, wykończyli już jednego z naszych. Tutaj chyba leży, tak mi się wydaje, bo to jest ten grubasek, którego teraz postrzeliłem. Okay. Tu mam mołotowy. Okay, fellas. Ja chciałbym, wiecie co, przetestować? Chciałbym przetestować mojego magnuma, kurwa, którego sobie odblokowałem. Ojej! Bardzo złe miejsce sobie wybrałem, do schowania się, tutaj wolę. Jesus fucking Christ. O Jezus, znowu mnie postrzelił. Dobra, wychyl się, kurwa, mam magnuma. Jestem brudny Harry, brudny Vito. Jeden strzał, jedna śmierć, to mi się podoba. Dobra, idziemy po was. Tyle amunicji, czekajcie. Mam radę tutaj coś podnieść, amunicję do Tommy Gunna chyba co najwyżej. Dobra. Czuję się teraz jak w Max Payne, trochę jestem celowniczkiem. Yeah, they are. Hej Luka, słuchaj, zaraz będziemy u ciebie, pobawimy się wtedy troszeczkę. Najchętniej to bym tego typa, szczerze mówiąc... Woo! O cholera, jasno. Panowie! O nie! Sobie kurwa pod nogi mołotowa rzuciłem, nie wierzę, jak to jest możliwe. I mołotowi! Dobra, to powinno być dość skuteczne, tego załatwię, tak? Ała, ała!
Ty, koleś, gdzie my tu kurwa wchodzisz? Nie tak się umawialiśmy, walka miała być w innym miejscu. O, jak wszystko eksplodowało pięknie, dobra. Pierwszy mołotow nie do końca podziałał, ale drugi jak najbardziej. Dobra, jadą kolejni. Co? No to mołotowik! O kurwa, żebym to przeżył. Płoniecie tam, koledzy? Mam nadzieję. Akcja jest dość gorąca. Cholera jasna, no i niestety się uchował. Jebaniec. Dobra. Magnum time! Pokaż łepek. Pokaż łepek, gdzie jesteś? Tutaj się wychyli w ogóle, czy bardziej do środka? A może on jest już tutaj? Przybiegłeś? Nie, nie jestem pewien, gdzie on jest. Tu! Dobra, zajebiście. Zamknij bramę? Nie, to mnie nie interesuje. Bierzemy znowu shotguna do łapy na wypadek, gdyby był blisko. Tak, on tutaj drzwi mu otwiera. Gość się schował w jakimś pokoju i myśli, że go to tutaj uchowa na dłuższą chwilę. Mogę jakoś pomóc rozjebać te drzwi? Ja go chyba chcę tym tasakiem wykończyć osobiście, tak mi się wydaje. No dawaj, otwieraj już. Mam jakoś pomóc od boku? Tędy przejść, jakoś tam inaczej wejść? Nie jestem pewien. Zostawił w powietrzu ten tasak. Hopie. Użyjemy tego wózka. No dobra. Pan Luka chyba troszeczkę jest zapędzony w kozi róg. Aha, bo on się zastawił oczywiście szafą, kurwa, biurkiem i czymś jeszcze. On się nie spodziewa chyba nawet. Jeee! Wpadł do szafy, kurwa! Czas na wyjście z szafy, frajerze! No i pan Luka pożałuje chyba swoich czynów. Krzesła latają, ludzie latają. Chodźże, Vito, proszę cię. You're still alive? Yeah. What'd you expect? O, cholera. Nie podoba mi się trochę to, że ten księgowy jest taki zdziwiony. Znaczy, albo jest po prostu taką trochę pizdą i był zdziwiony, że my jeszcze żyjemy, bo po prostu jakby spodziewał się, że wszyscy kurwa pomrzemy i tyle. Albo ewentualnie on był gdzieś tutaj elementem tego planu całego, tak więc sam nie wiem. Dobra, jak się stąd wychodzi? Tą bramę się jakoś otwiera, czy mają po prostu rozjebać od środka? Aha, super zamknięcie, dobrze, że zapierdalałem przez kanały. Chociaż kanały pozwoliły mi, wiecie, w tajemnicy i w ciszy to zrobić. Dobra, mam to autko tutaj, proszę państwa, pana Luki. Schubert Frigate. I wiecie co, tak szczerze mówiąc, jak patrzę na to auto, to jednak... Żal będzie mi chyba to auto wypierdalać na złomowisko. Mam wrażenie, że lepiej by było jednak sobie je wrzucić do garażu. Jakoś wiecie, mogę pograindować trochę... O, pieniędzy! Pieprzone drogi są w ogóle nie pod te auta zrobione. Lepiej by mi było chyba go wrzucić sobie do garażu i tym się pobujać później, no bo wygląda to całkiem zajebiście, niż wywalać to, wiecie, na złomowisko. Chociaż sam nie wiem, jakby te samochody, którymi jeżdżę, to bardzo rzadko mam okazję dojechać z domu i zrobić, co mi się podoba. Tak więc wiecie co, chyba zróbmy to. Zarobimy całkiem ładne pieniądze za ten samochód, jakiś inny sobie tutaj znajdę w okolicy, nawet wrócę do tej rzeźni i tam to ogarnę. A tego auta chcę się pozbyć. Ja wiem, że jest piękny, że jest ładne i fajne, ale nie przekładam aż takiej wagi. Wolę sobie jakoś taki lepszy firepower ogarnąć, a to auto wywalę do garażu. Co mi szkodzi? Bo wydaję trochę pieniędzy na jakieś różne bronie, nie bronie, chociaż... Nie, dobra, wiecie co, pierdolę, za ładne jest to auto, nie mogę. Patrzę na nie i jest takie kozackie, jakbym nie był jebany gównem, to zdecydowanie lepiej bym się w nim prezentował, ale no nie mam serca po prostu, żeby przerobić je na mielonkę na złomowisku. Kurwa, ale oczywiście mam serce, żeby rozjebać sobie cały przód. I jeszcze bok. God damn it.
Nie jestem najlepszym kierowcą tutaj, za mało szanuję samochody. Bo wiecie, GTA nauczyło mnie życia na drodze w grach komputerowych i to widać. Widać, przenosi się tamto doświadczenie na wszystkie inne produkcje. Szczególnie produkcje, w których widać, że te autka są takie ładne i fajne i zadbane i świecące i błyszczące i wytapicerowane. No a ja szanuję je tak samo jak pierwsze losowe gówno, które znajdę w GTA. Szczególnie, że tam teraz wystarczy swajpnąć kartą kredytową i już macie najlepsze autka za shark cardy i inne. A tamto w ogóle szacunek do samochodów spadł do zera. Gdzie są te kurwa czasy GTA 4, kiedy jak po 2 godzinach grania nareszcie znaleźliście jakiś zajebisty samochód, ale gra jest zrobiona taka, że jak czymś jeździcie, to ciągle spotykacie kopię tegoż właśnie samochodu. I cały czar od razu pryska. Wsiądziecie sobie do jakiegoś zajebistego sportowego autka i nagle okazuje się, że każdy je ma. Przez chwilę chyba jechałem zieloną trasą, mam wrażenie, i prawie wracałem do tego całego złomowiska, ale no nieważne. Swoją drogą, zastanawiam się, czy gra mnie w ogóle nie wyrucha i nie zrobi tak, że ja pojadę do baru, zrobię cutscenkę, wyjdę i samochód zniknie. Wtedy to bym był dopiero zły. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo jeżeli tak się stanie, no to cóż mogę rzec? Niemiło i nieładnie. Dlatego liczę, że dalej zostanie, potem szybko zrzucę do garażu i będzie można się bawić. Ja swoją drogą liczę na jakąś, kurde, dobrą wypłatę za tą misję. Wtedy będzie można jeszcze pojechać się troszeczkę dozbroić do naszego handlarza bronią. I będziemy wtedy mogli w każdą walkę wchodzić na pełnej piździe. Te mołotowy fajnie podziałały. Dobrze, że sobie tak w sumie dla rozrywki poklikałem te przyciski od broni. Bo rozkminiłem, że tam gdzie piącha, tam też mam mołotowy. A tak to trochę bym ich szukał. Zapomniałem, że je kupiłem. Z tego wynikał problem, bo to nie było tak, że ich szukałem, tylko akurat się na nie natknąłem. Nie wiem, Vito, czy powinieneś wchodzić do tego baru w ugównionym stroju, ale trudno. Wąchają. To jest, kurde, porządna knajpa. My tu uwaleni gównem przyszliśmy. And he's going, oh God, oh God, oh God, oh Jesus Christ, was that you? Vito? Oh Jesus, why didn't you take a fucking bath before you came back? You told me to come right back when I was done. You think I'm enjoying this? Okay, okay, okay. What happened? It's done. All right. How about our guys? You find them? Yeah. Luca had him in the slaughterhouse. Frankie's dead. But Balls and Beans are fine. Luca was, interrogating them when I got there. Any witnesses? Well, except for a dozen or so of Luca's bodyguards who ran into nobody. Back up, okay? It was rough, eh? Yeah, it sounds like it got pretty hairy. But hey, you pulled it off and you got out of there in one piece, right? So go get cleaned up before you ruin everybody's appetite. And burn those fucking clothes you're wearing. Nie! Przecież ledwo co pierwszy raz to kurwa założyłem. $5,000, o kurwa! Oh shit, cuchniesz gnojem, przebierz się. Widzę, że sklep odzieżowy albo dom. Tylko tutaj jest co, mieszkanie Joe'ego? Nie, nie jestem pewien, co tam jest. Dobra, moi drodzy, ważna rzecz na koniec. Chcę zabezpieczyć ten samochód. Chcę się upewnić, że będę mógł nim jeździć później. Ponieważ jest całkiem fajny. Na dodatek, co mnie oczywiście kupiło tak finalnie i stwierdziłem, że jednak nie chcę go wywalać, to jest ten schemat kolorystyczny. Czarno-czerwone. Czarny na zewnątrz, czerwony i jeszcze biały dashboard. No po prostu nie może być lepiej. Tonę hajsu mi dał za tę robotę, kurwa, $5,000. Tyle, ile tamci frajerzy chcieliby dostać za wstąpienie do rodziny. A ja zacznę za te $5,000 powoli wybijać ich rodzinkę i będzie git. Ty, ta też komentuje mój smród, no to jest bezczelne. Kompletnie bezczelne. Dobra, garnitury i płaszcze. A dużo z tych rzeczy już mam tak naprawdę. Może pobujajmy się w białej koszuli. Tak jak nigdy w sumie do tej pory. Tak, wiecie, lajtowy, codzienny strój i tyle. Jestem przebrany, jest git. Teraz mi każą wrócić do Sokoła. On mi dał tonę hajsu, żeby to zrobić, ale ja mam lepszy plan. Muszę zabezpieczyć ten samochód. Tak więc ja chciałbym najpierw pojechać do domu. Ponieważ wiecie, no mamy tutaj ostatecznie ten otwarty świat i nie musimy wcale jeździć do czerwonych znaczników. Nie jest to misja ograniczona czasowo i jak ja tam teraz nie pojadę, to się wszystko spierdoli i mi to anuluje. Aczkolwiek na pewno chciałbym to jeszcze w tym odcinku zrobić, ponieważ ostatecznie ta gra lubi oszukiwać na save'y. Już ze 3 razy mi się zdarzyło, że włączam grę i muszę jeszcze raz robić jakiś cały duży segment, bo po prostu nie było autozapisów, więc wolę do tego Sokoła jeszcze wrócić w tym odcinku i to zrobić, żeby tego nie powtarzać później i nagrywać jeszcze raz. Ej, dobra, zapomniałem o tej muzyce. O kurwa.
I o, dobrze. Jak nazwać ten samochód? O! Dobra, na styk. To ty w takim razie będziesz nazywał się Krzysztof. Krzychu powraca, tylko że teraz w formie dojebanego samochodu. Tak więc Krzysiu mnie tutaj potrafi sprawnie przemieścić z punktu A do punktu B. Tak samo jak w Rezydencie, tylko że tutaj wsiadam w samochód, a tam po prostu chwyta mnie za fraki i napierdala mną o ściany. Tak więc cały czas spełnia podobną rolę. Dobra, dojechałem do znacznika, garażyk już tutaj cyk driftem zaliczam. I cyk jeszcze raz driftem zaliczam. Zaparkuj w garażu. I tak jest, Krzysztofik zabezpieczony w takim razie. Podstawowa moc maksymalna, swoją drogą, 112. Kurwa, to jest lepsze. To są w ogóle jakieś hodrody. 112, to gówno jest lepsze? Czyli jednak chyba 112. Ty, on miał gówniany ten samochód, ale taki ładny, no. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Gdzie jest honorata? Gdzie jest moja honorata? Mam nadzieję, że mi nie zniknęła. Czy jej nie poznaję po prostu teraz? To nie jest to. To jest ona chyba, nie? Dobra, weźmy coś interesującego. Samson Drifter. Ja wiem, że to chyba nie jest auto, które w ogóle powinno się w tej grze znajdować, ponieważ to jest muscle car, który jest z lat chyba, nie wiem, 70-tych, coś takiego. Ale jak wiecie, nie jeżdżę tutaj raczej samochodami, które nie są z epoki, tylko raczej jeżdżę tymi, które tutaj pasują, no ale grzechem by było ani razu nie wziąć go na przejażdżkę, żeby zobaczyć, jak on tutaj sobie radzi. No prędkości wyciąga absolutnie szalone. Tam policja zaraz mnie za speeding będzie łapała zapewne. Ja już 80 na godzinę zadupcam po mieście, czemu nie? Do skręcania szybko tryb bezpieczny i wyłączamy ogranicznik. Zdejmujemy wrotki, kurwa. Odpinamy uprząż. Zdejmujemy zabezpieczenie. Nigdy nie róbcie tego bez zezwolenia waszego pasażera. Dobra. Cyk i w prawo. O nie, nie chcę poobijać tego muscle cara, naprawdę. Jak już wsiadłem za to kółko. Kurwa, gdzie ten bar? Ulice tego miasta są naprawdę chujowo zrobione, żeby dojechać w konkretne miejsce, które mnie interesuje. Czemu ja muszę tyle skręcać? Bez sensu. Cyk, 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 cyk. Na prawo. Okej. Okay. Dobra, już jest chyba ostatnia prosta. To wygląda na taką ładną, piękną i długą ulicę, wzdłuż której możemy sobie potężnie rozwinąć prędkość, ale też znajdują się tutaj ekskluzywne bary. Nawet widać, że po miejscówce, w której się spotykamy z rodziną Falcon, że to jest, wiecie, wyższa pierdolencja niż tamta Calieri rodzina, czy jak oni się nazywali. Dobra, misja wykonana. Ubranie zmienione. Co się tutaj dzieje? Hey, Vito, you made it. Hey, Eddie. Oh, nice threads. Thanks. So, what's the plan, fellas? What's with the suits? Vito, Mr. Falcon is gonna bring us into the family tonight. You and me. We're gonna be made. No, shit. Tonight? Yeah. Really? Why didn't you tell me before? What do we gotta do? You'll find out. But first, there's somebody who'd like to have a little word with you. Leo Galante. What are you doing here? Hey, kiddo. Want to talk to you about what's gonna happen today. Come here, have a seat. All right. Sure. And hey, thanks again for doing whatever you did to get me out of the can early. Now I make good on my second promise to you. Second promise? Yeah. I told you the next time we opened the books, we'd recommend you, didn't I? And now it's done. You had something to do with this, but you work for Frank Vinci. Yeah. I would have liked to have had you in our family, but I figured Joe there is your best friend. You guys grew up together, just like me and Frank. And since Joe was working for Carlo the whole time you were inside, I recommended they take you in too when he got made. Thanks, Leo. I don't know what to say. You don't gotta say nothing. Not to me or anybody else. That's kind of the way this whole thing works, Vito. Yeah. Now, come on. We don't want to keep them waiting. All right. I'll see you fellas upstairs. What was that all about? Nah, nothing. Just, you know, talking about old times. Like that time when old Leo dropped the soap. Fuck you. All right, all right, all right. That's enough. Let's go. Mogli mi powiedzieć, co się dzisiaj wydarzy, to bym jakiś porządniejszy ciuch założył niż rozpiętą koszulę, naprawdę. Now listen to me, fellas. It's one at a time. Once you're inside, just do as you're told, okay? Joe, come on in. Hey. Good luck. Trochę to trwa, co tam ma miejsce w środku? Czytają, kurwa, Torę?
Nie wiem. Nie wiem, czemu taki przykład podałem. Pierwsza rzecz, jaka mi do głowy przyszła, ale trochę bez sensu i głupie. A, w końcu zdążyłem 17 razy gazetkę przeczytać. To jest Vito Scaletta. Vito, know that this family of ours is a secret. You are entering the Society of the Chosen. A society which does not exist to the rest of the world. Our family means more to you from now on than your own family, or God, or your country. If I ask you to kill your own brother, you must do it. Show me which finger would pull the trigger. Jeszcze bałem, że go betną. Repeat after me, Vito. If I were to betray the secret of our way of life. If I were to betray the secret of our way of life. May my soul burn in hell, just like this saint. May my soul burn in hell, just like this saint. Amico nostra. Gentlemen, I give you our new friend, Vito Scaletta. Czy ja teraz nie mam kompletnie poparzonych dłoni? I am very pleased to have these two talented and honest men join us. And I'm happy this has happened in the presence of our esteemed guests, especially Don Frank Vinci. And his consul, you might wonder why I'd take this risk again after spending almost 7 years in a can. You see, where I grew up, the only guys who mattered were the guys who had the balls to take what they wanted. You will receive payment for your services from Eddie. Would you like to add anything, Frank? Whatever you do, gentlemen, stay away from the dope. No dope. That's our policy. You can make plenty of money, and after years of doing everybody else's dirty work, I was willing to risk anything to finally be somebody. Nie podoba mi się to. Ani trochę mi się to nie podoba, biorąc pod uwagę, że już to kiedyś słyszałem i wszyscy dobrze wiecie, jak się to skończyło, kiedy nasz szef postanowił, że nie tykamy się dragów. Ale ostatecznie jednak zapach tej słodkiej mamony był na tyle przekonujący, że wszystko się posypało. Tutaj widzę, pięknie sobie żyjemy, cholera. No chyba nowy domek, Vito, czy mi się wydaje, w końcu w takiej szczurzej norze nie będziemy mieszkali. Z widokiem na miasto. Don't care whether you're young or old, I'll have a good time. Skrojone garnitury, to mi się podoba. Ała. No i pewna doza bezlitosnych mordów. Ale to wiecie, no, takie życie, no, kurwa, co poradzisz, no, takie życie. Obsługa hotelowa, kolejna misja się zwie. Villa Scaletta, 15 czerwca 51. Proszę, i w takim miejscu to ja mogę żyć. Jakie tam mam autko w garażu? Raczej jakich 10 aut mam w garażu? I jaki mam stan konta? Nowa grafika odblokowana. Cyk. 10 tysięcy dolarów. Oj, to zdecydowanie na początku kolejnego odcinka zasuwam do Harego się troszeczkę wyposażyć. A na razie, zanim odbierzemy telefon, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Zakończymy go dobrym jakimś kanapeczką z rana. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Łapki w górę i pa, pa.